Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku kolejny pojazd wokół Hincula. Jest to tym razem AMX-31R Prototype. Czołg średni 9 tieru i nacji francuskiej. Cóż, chciałem go wam dzisiaj przedstawić. Ten pojazd już dawno powinien też pojawić się u mnie na kanale. Tym bardziej, że jego młodszy brat, czyli AMX-30B, już jest na kanale. I to dość dawno temu. No i postanowiłem właśnie teraz przedstawić wam ten oto pojazd. Kilka słów na temat samego pojazdu. Powiem wam tak, szczerze powiem, to średnio ten pojazd mnie przekonał. Fakt, jest miękki, ale Leopard PTA też jest miękki. Dlaczego mnie sobą przekonał? Mobilność jest ok, tutaj opuszczanie działa też jest ok, ale najgorsze co, nie wiem, ja takie mam odczucie po prostu, że działo nie jest tak dobre jak w Leopardzie PTA. A dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, czas skupiania, tutaj mamy, czekajcie, to jest ten pakiet, mamy 2.30, gdzie na Leopardzie mamy 2.10, celność jest 0.33, to jest w miarę dobrze. A Leopard posiada 0,32. I powiem wam tak, parametry tego działa są nawet ok, ale grając tym pojazdem naprawdę to działo średnio mi się sprawuje. Ja mam takie przynajmniej odczucie. Zdecydowanie lepsze jest działo na Leopardzie PTA. Tam to jest naprawdę, można powiedzieć, skalpel, laserowe działo, świetne. Można powiedzieć, że bardzo dobre działo. Tutaj naprawdę, jak to u Francuzów bywa, różnie to wygląda. Penetracja jest 260 na pocisku tym standardowym, a tutaj mamy APCR, bo to już jest działo z 10 tieru. Oczywiście działo 105. I tutaj jeszcze mamy na pocisku tym premium, na hicie mamy 320, no i uszkodzenia są 390. Tak jak wspomniałem, pojazd jest dość miękki. Zobaczcie, pancerz wieży tylko 80, 40 bok, z tyłu 30, ale to nic nowego. Przy na przykład takim właśnie pojeździe, jakim jest Leopard PTA, też jest miękki. Tylko mówię, z tym pojazdem zdecydowanie lepiej mi się gra. Oczywiście wbiłem 3 odznaki biegłości na tym pojeździe, tak jak obiecywałem. Pojazd naprawdę jest kapitalny. Ogólnie na większość medów 9 tieru, które posiadam w garażu, mam wbite właśnie 3 odznaki biegłości, ale szczerze powiem, znaczy no tutaj jeszcze nie mam, szczerze powiem AMX-a 30 właśnie prototypa chyba sobie odpuszczę z tego względu, że średnio tym pojazdem mi się gra. Zdecydowanie wolę grać Leopardem PTA. Konkurencja jest bardzo duża, jeżeli chodzi właśnie o ten tier. Na 9 tierze mamy naprawdę dużo świetnych pojazdów. Mój ostatni zakup jest właśnie obieg 430. Też bardzo mi się podoba. Ale wracając do samego AMX-a. Może to jest moje takie odczucie, może musiałbym po prostu dłużej nim pograć, przekonać się. Mimo wszystko próbowałem różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o wyposażenie. Mimo wszystko to działo jakoś nie przemawia do mnie. No i cóż, zobaczmy sobie mniej więcej jego moduły, jak to wygląda. I zaczniemy od... zaczniemy od pancerza. Pancerz mniej więcej tak to wygląda, zobaczcie. No, można powiedzieć, że pojazd jest bardzo papierowy. Tutaj jak nam się uda coś odbić, to jest naprawdę święto. Także porównując do Leoparda PTA, pod tym względem pojazdy są bardzo podobne. Jeżeli chodzi o mobilność, też są bardzo podobne. Mamy tutaj 720 koni, 22 konie na tonę, prędkość maksymalna 65 km na godzinę. Cofania mamy 23 km, także też jest bardzo fajna wartość. No i szansa na pożar 12%. Działo, tak jak wspomniałem, 105. Czas przeładunku mamy 9,90, oczywiście bez żadnych modułów. Czas celowania 2,30, celność 0,33, maksymalny zasięg 720 metrów, podnoszenie działa 20 stopni, opuszczanie 8 stopni. To jest troszkę lepiej niż na Leopardzie PTA, tam jest chyba minus 6. Obrót mamy 36 stopni, obrót wieży 44 stopnie, zasięg spota 390 metrów.
Radio 750 metrów, no i amunicja, właśnie tak to wygląda. Mamy APCR-y na podstawie, także ktoś, jak widzicie, że pocisk leci i pod innym kolorem, myślicie, że to jest goldowy. Owszem, goldowy, ale te pojazdy z działami 105, nie wszystkie oczywiście, tylko 10 tieru, mają pociski APCR-y, na przykład Patton. 46 nie posiada APCR-ów, tylko zwykłe APEKi, tak samo E50. Na pocisku premium mamy hity i oczywiście pociski burzaki jako trzecie. No i załoganci mniej więcej tak sobie tutaj siedzą. To jest moja najlepsza załoga, oczywiście ją przenoszę pomiędzy pojazdami z tego względu, że z załogantów francuskich mam tą załogę najlepszą. I cóż, z wyposażenia tutaj używałem dosyłacza, używałem wentylacji i stabilizatora. I mimo wszystko średnio pojazd przemawiał, jeżeli chodzi właśnie o działo. Ogólnie mobilność jest ok, nie można narzekać. Jeżeli chodzi o penetrację, tak samo, w miarę dobrze sobie radzi. Ale mówię, ten czas skupiania jakoś się po prostu, patrząc na parametry na papierze, jakoś do mnie po prostu nie przemawia. I cóż, cóż mogę więcej powiedzieć na temat tego pojazdu. Idąc do 10 tieru, 10, jak wiecie, też niezbyt rozpieszcza z tego względu, że ma strasznie wielkiego cycora, czyli właz dowódcy na właśnie na wieży. Tutaj ten właz jest troszeczkę mniejszy, tam jest dużo, dużo większy. No i 10 też naprawdę na 10 poziomie nie zachwyca. Zdecydowanie chyba wolałbym wybrać magazynki francuskie, czyli oczywiście batczaty jednego i drugiego. Te pojazdy zdecydowanie na tym tierze i oczywiście w tej nacji dla mnie przynajmniej są zdecydowanie lepsze. Dobra, to by było na tyle. Pojedziemy sobie bitewkę. Oczywiście bitwa będzie tylko jedna, bo pojazd już jest dość długo w grze. Myślę, że wielu z Was miało z nim do czynienia. A ci, co nie mieli, no to po prostu zobaczą pojazd tylko na razie w jednej bitwie. Może kiedyś coś jeszcze dodam. Bitwa na mapie Karelia. Bitwa standardowa. Dobra mapa jak na taki pojazd. Zobaczymy losowanko. Jedna artyleria. Punktu wytrzymałości mamy 1650 na tym pojeździe. Ja tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, dwa zestawy standardowo i apteczkę dodatkowo włożę, z tego względu, że dość często padają załoganci, pojazd jest miękki. O 1/9 drużyna przeciwna mają więcej. Ale spoko. Mobilność tego pojazdu porównywalna jest właśnie z Leopardem PTA. No i doskonale wiem, że tymi pojazdami nie możemy wyrywać zbytnio do przodu. Bardziej musimy po prostu starać się grać tak jak snajperzy. Aczkolwiek mówię, to działo nie jest tak dobre jak właśnie w Leopardzie. Leopard ma naprawdę dla mnie przynajmniej bardzo dobre to działo. Nie pojechałem tam na środek z tego względu, że tutaj nie miałbym zbytnio wsparcia, a grając samemu musimy niestety, ale dość ostrożnie to robić. Lepiej łapać asysty i starać się po prostu współpracować razem z drużyną. Tym bardziej, że zobaczcie, na górce już górka jest przejęta. Wjechały tam lighty, a nie wiem gdzie są dwa. Aha, dwa nasze lighty pojechały sobie na tamtą stronę, spoko. No nic, innego mi nie pozostaje jak tutaj obijać te pojazdy, które są właśnie wyświecone. Dobra, nie ma go. Ach. Strzał trochę bez sensu. Ale tam jeszcze z tyłu coś jest. Dobra.
Ładna podpałeczka weszła. No i teraz cóż, likwidacja tych dział, które są na resztkach, z tego względu, żeby zawsze, pamiętajcie, likwidujcie te działa, które ledwo żyją. Zawsze to są mniejsze uszkodzenia, mniej czołgów. Jedzie typ 4 heavy. A proszę bardzo. Ale już nas zaczęli obierzeć z tyłu. Jestem jakiś light. To nie wiem, co robi ta niszczarka przy bazie. Czemu ona nie pomaga tam? Dobra. Przeładujemy na pociski premium. No i dawaj boczek. No, mam nadzieję, że tutaj nie dojedzie do mnie. Stój. No i bardzo dobrze. Nie jedzie dalej, bo podejrzewam, że nie mielibyśmy tutaj szans, jeżeli właśnie drużyna przeciwna by jeszcze jemu pomogła, a tak gościu jest teraz zdany na siebie i może być cienko. Prawa flanka, widzę, wygrała starcie, także jadą ostro na bazę, ale mogliby się wrócić na naszą, z tego względu, że nie wiem, co się dzieje na środku. Dobra. Co tu jeszcze jest? Tiger. No, jak on schował się za... Aha, z tyłu mamy... Co my tu mamy? Jest Pantera. Jest gdzieś Light. Light zniszczył nam RHM-a. Aha, jeszcze jest Is. Nie wiem, gdzie jest ten light, kurczę, nie mogę go... No właśnie mnie bije. No. Nie wiem, czy mi się uda uciec. A, kurde. On gdzieś przy bazie u nas stoi, ten lajcik. No szkoda, szkoda. No nic, zobaczymy, tutaj drużyna już powinna raczej dać radę. Szkoda, że nikt tutaj nie wrócił z tamtej flanki. Tak jest, jest light przy bazie. Jak jeszcze jeden pojazd nie wjedzie na kapa, to będzie lipa. Dobra, wjechał. Na szczęście. I cóż, 6 pojazdów mamy zniszczonych. Przebić tutaj dokładnie nie wiem, ile było, z tego względu, że była jedna podpałka. Ale myślę, że nie będzie tragedii. Także pojazd, można powiedzieć, dla opornych, bo mówię, dla mnie niestety, ale to działo troszeczkę mogłoby być lepsze. Niby na papierze, na statystykach jest ok wszystko, ale nie jest tak, jak być powinno. Troszeczkę lepiej jakby skupiało, to podejrzewam, że pojazd był naprawdę zacny. Dobra, to było na tyle. Tak się prezentuje AMX-30 Prototype. Dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!